Powiedzmy Państwu, witam w ten szczególny dzień w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury. Szczególnym, bo dzisiaj jest Święty Mikołaj. U kogo był? To na wstępie zapytam. Dla tych, co był, mamy dodatkowy bonus, a dla tych, u których jeszcze nie zdążył, mamy wyjątkowy prezent, bo... No to do mnie jeszcze nie przyszedł. Aha, to bardzo dobrze się składa, bo mamy coś dla Pana. A więc osobą, która nas tutaj dzisiaj zgromadziła, no ta osoba ma zadatki na Świętego Mikołaja, nie tylko posturą, ale i tym, że wszystkich nas od lat, od 45 lat dokładnie, obdarowuje słowem. Jest to słowo wyjątkowe, słowo, które niejednokrotnie łączy różne dziedziny sztuki. Dzisiaj połączy słowo, połączy piosenkę i połączy odrobinę teatru. Witam na wyjątkowym wydarzeniu z Adamem Ochłanowskim w roli głównej. I ta wspólna garderoba, bo to jest przyczynek do całego tego wydarzenia, połączy dzisiaj poezję Adama Ochłanowskiego, piosenkę Tomasza Wachnowskiego i wyjątkowe recytacje w wykonaniu Mirosława Bielińskiego. Ale mamy też kilku dodatkowych Mikołajów, osoby, dzięki którym mogliśmy się tu spotkać. Pan burmistrz miasta i gminy Pińczów Włodzimierz Badura, który równocześnie jest patronem honorowym dzisiejszego wydarzenia. Pan Jakub Madej, prezes Banku Spółdzielczego w Pińczowie. Witam. Myślę, że dotrze do nas również pan Czesław Siekierski, poseł na Sejm. Pan Janusz Kuźnia, prezes Doliny Nidy. Oraz pan Zbigniew Kierkowski, starosta powiatu pińczowskiego. Ja życzę Państwu najpiękniejszych Mikołajów. Dzisiaj, teraz, jak wróćcie do domu i zostawiam Państwa z tym wyjątkowym słowem. O co dzisiaj zagramy? Jakiego wyrazu poszukamy zmartwiali? Jakim dziwnym trafem pomodlimy się wspólnie? Do jakiego nieba? Jakie sny o potędze wymyślimy nowe? Co dźwigniemy z upadku siłami wspólnymi? Jak stojąc na przeciągu, trafimy do kraju, gdzie każdy ma kawałek obiecanej ziemi. Ile jeszcze krwi naszej i żółci wypłynie? Jak patrzeć nam pozwolą? Z ukosa czy prosto? Kto zagra nam do tańca? Kto wodze powstrzyma? Kto łzy twoje pozbiera, moja biedna siostro? Kto cię sprzeda? Kto kupi? Matko boleściwa, jak modlitwa wyniosła, jak cierń dokuczliwa. Zamknięto ostatni wejar, spadono żywotą książkę. Potknął się anioł od skrzydła, szarpnął się zebraną za Polskę. Za nie mówiła modlitwa, zamilkły prorocze pieśni. Historię pamięć ochrypła i nic nikomu się nie śni. Stronik szuka stron, gdy dłoń omija dłoń. Wczoraj było, dziś brak, niech już szak. Kiedy świat dzisiaj nic omyja i pić, a swoje karty jest, niech to jest. Wszystkie karty na stół,
się czują się swojsko. Pierwsze rozwarły żywila, dzieci zrzucają się w wojsko. Potrzebę straciła chwila. Niebo krzyżuje się z drogą, gorący w głowach jak kula. Gdy wolność przekryła z Polską, słuchając na niego króla. Gdy stronik szuka stron, gdy dłoń omija dłoń. Wczoraj było dziś brak, niech to szlak. Kiedyś tak, dzisiaj nic, koło myja i pic. Pasuje karty pies, niech to pies. Wszystkie karty na stół, wczoraj całość dziś pół. Oraz załby się tak. W mojej garderobie nikt nie sprząta, bo każda warstwa kurzu ma swoją historię i jest pod ochroną konserwatora zabytków. Konserwator ma to do siebie, że nie musi bywać w garderobach, no chyba że minister, ale on też się nie kwapi. Bo i po co drażnić nos naftaliną? Garderoba jest po to, żeby się rozbierać albo ubierać, a nie po to, żeby kształtować wizerunki. W mojej garderobie jest wszystko, co potrzebne do życia. A teraz panowie możemy się ukłonić. Oni kłaniają się nisko, ja się boję, bo w moim wieku już można się nie wyprostować. Taka jest prawda. No dzisiaj będziemy tutaj, ja z tymi młodzieńcami nieprzystojnymi, którym się wydaje, że uroda nie przemija, ale popatrzcie chłopaki na mnie i zweryfikujecie swoje pojęcie na temat wieku starczego. Kochani moi, Pińczów, okolice, to są moje klimaty. Moje dzieciństwo i wszystko, co działo się po raz pierwszy w moim życiu. Niesamowicie się cieszę, że tutaj na sali są dziewczyny, złocowianki, pięknie ubrane. One nie ubrane też są piękne chyba, mi się wydaje, ale mnie to już nie grozi, żeby sprawdzać z racji oczywiście wieku. Są moje przyjaciółki z chaty Bogucki, z Bogucic w ogóle, które przyjechały. I moja najnowsza znajomość, to jest z klubu seniora, delegacja z Buzka, fantastyczne dziewczyny. I tam jest taki jeszcze jeden chłopak, który je bałamuci, ale on to ma właśnie w genach, Leszek Żak. Słyszę, jak się śmieje. Jest dla mnie najważniejsza osoba na tej sali, Litka, która jest partnerką. Ja będę miał w domu teraz straszną burę, że o tym mówię, ale ona jest w najcięższych chwilach i takich, i innych jeszcze. Próbuje mnie cywilizować, próbuje mnie nieskutecznie odchudzić. Dzisiaj właśnie dała za przykład Tomka, który przestał jeść mięso i tylko tymi warzywkami się żywi i 15 kilo go ubyło. Jest z nami Madej Jakub. U mnie Jakub ma status osoby świętej, bo ten biblijny Jakub, śniła mu się drabina, po której te anioły dostają się do nieba. Natomiast Jakub ma taką realną drabinę. Taką funduje nam drabinę, gdzie każdy szczebel ma taką wymierną wartość złotówka. I on jest zawsze z nami przy każdej imprezie. On powinien tu już mieć za życia swoją ulicę. Oczywiście on też ma swoją opiekunkę, żonę, która ma
podobny status jak moja partnerka. Ja nie wiem, jakby ich nie było, to kto wie, czy byłby jakieś chuligaństwo i popadnie, albo jeszcze inne historie. Jest na sali moja druga mama, Teresa Znojek. Mama moich przyjaciół Jurka i Andrzeja. Nie słyszę brawa dla tych. I nie wiem, czy jest moja pani profesor od języka rosyjskiego, której zawdzięczam przekład, ale o tym będę mówił później, z języka rosyjskiego na polski pieśni Wołodzi Wysockiego, ale to potem. Jest dla mnie wyjątkowa osoba, ikona, artysta wielkiej miary, z wysokiej półki, Stefan Wyczyński. Stefciu, siedzi tutaj. Artysta wybitny, który zaprzecza temu, bo mówią, że kultura ludowa nie może być kulturą wysoką. Może być. Stefan jest tego przykładem. Ja, taką moją ulubioną refrenem piosenki śpiewa: kto to widział, kto to słychał, żeby babie było michą. A ja tak po cichu zawsze dodaję: ale jest cegłor sobida, kiedy chłopu jest brygida. Aha, pani dyrektor, jesteś tutaj, tak? Jak ja tu przyjeżdżam, ja teraz mówię długo, potem będę krócej mówił, ale na początek tak jest moje prawo. Mam gości z Kielc, ale to też będę o nich mówił. To są goście wyjątkowe. Jak ja tu jechałem i patrzyłem tego Gasińskiego, tak? To są drzewa. I fajnie byłoby, bo taka moda się teraz stworzyła na Podniżu, ściąć te drzewa i dwie palmy postawić koło. Nie. Jedna kosztuje, bo to w Chrobrzu, 2150, jakbyś 5 zamówiła, to będzie taniej. Tak mi się wydaje. A co jest? O, jeszcze Stefan Wyczyński. Jaki on ma wyjątkowy talent do nazywania rzeczy po imieniu. Dzwoni do mnie kiedyś i mówi: nam. Były u mnie te z telewizji, dwa dni je mordowały, kozały śpiwać, kulać, w ogóle. I będzie na TVP Kultura. Ja nie wiem, o której godzinie dokładnie, ale jakbyś wszedł na tego zbuka, to tam będzie napisane. I to jest cały Stefan Wyczyński. Stefciu, kłaniam się nisko. Jesteś wielki. To teraz będzie nasza wspólna piosenka, bo Tomek przyjął z płyty, są do kupienia, podobnie jak wspólna garderoba. Jeden egzemplarz książki, zarówno i porównywana scena z płyty, kosztuje tyle, ile butelka nowej płyty. Także no, myślę, że lepiej kupić książkę albo płytę niż płytę. No to myślę, że przyjdzie czas. Piosenka nasza wspólna, dlaczego? Wisi nad nami, jak tu polewa kopicie. Dlaczego życie nie chce być bajką, a bajka nie chce być życiem? W górze i wokół tyle amoku, a w modzie ciągle jest picie. Dlaczego życie nie chce być bajką, a bajka nie chce być życiem? Powolutku na palcach, jak przestępca się skrada, zazdrość z panem podstępem, pani zawiści zdrada. Wielki wóz już nie dla nas, po niebiosach się toczy, w ślepej celi zamknięte serce, usta i oczy. Dlaczego Marek już na jarmarek nie bierze wesół o świcie? Dlaczego życie nie chce być bajką, a bajka nie chce być życiem? Świat nowy, stary nie tworzą pary, jak twarz
z lustrzanym odbiciem. Dlaczego życie nie chce być bajką, a bajka nie chce być życiem? Powolutku na palcach, jak przestępca się skrada, zazdrość z panem podstępem, pani zawieść i zdrada. Wielki wóz już nie dla nas, bo niebiosach się toczy, siedzej celi zamknięte, serce, usta i oczy. A da ga da 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 da ga da. Dlaczego ciasne milowe buty, a szewc zajmuje się szyciem? Dlaczego życie nie chce być bajką, a bajka nie chce być życiem? Dlaczego koty nie chcą za płoty, smoking przegrywa z kufajką? Dlaczego bajka nie chce być życiem, a życie nie chce być bajką? Powolutku na palcach, jak przestępca się skrada, zazdrość z panem podstępem, pani zawiść i zdrada. Powolutku na palcach, ale w wielkim hałasie, rzemią w Tatrach rycerze w poszarpanym szałasie. A da ga da 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 da ga da. W mojej garderobie przebiera się kandydat na prezydenta. Zachłanna stylistka wygładza tłusty podbródek, delikatną kredką podnosi brwi, maskuje czerwień nosa, wycina z uszu włosy. Niech się pan nie goli, radzi. Dyskretny zarost świadczy o męskości. Lekko wichrzy ulizaną czuprynę. Zdejmij mu krawat, bo się źle kojarzy, rozkazuje szef sztabu. I wymaluj usta, bo wszyscy czekają na kwiecistą mowę. W mojej garderobie to, co fałszywe, dotyka realnego piękna. Ona na mi zna, jak przyjdzie po Sosiekiewski, to też pole słowo tutaj. Iwona wymieniła tych sponsorów, którzy się, tak powiem, no, dosyć konkretnie zachowali, ale tam na plakacie jest jeszcze dwóch, jest wójt gminy Złota Tadeusz Sułek i europoseł Adamia Rupert. Ale ja myślę, że oni z opóźnieniem, ale też się poczują, że tak powiem, do jakiejś tam drobnej kwoty. 1000 złotych, co to jest za kwota, nie? Ja chcę się ukłonić jeszcze mojemu przyjacielowi, który, ja byłem młody, przed 30 i miałem przez 2 lata restaurację pod Rumakiem i on właśnie, a on niedaleko miał klub jeździecki do tej pory ma i spotykaliśmy się często, robili ogniska, on przyprowadzał te konie w ogóle i Antoni Chmielarski jest na sali. Bardzo mądry człowiek, lubię z nim rozmawiać, ładuje mi akumulatory. Teraz tak, poezja ma swoją płeć, jest kobietą. A ja na każdym spotkaniu prawie mówię, i tu się narażę pewnie panom, że kobiety powinny rządzić światem. I to tyle. Bo chłopy, co miały spieprzyć, to do tej pory spieprzyły i dalej mi to robili. Dlaczego właśnie dalej to robią? Są mądrzejsze życiowo od nas, bardziej gospodarne, bardziej racjonalne, w ogóle. Jak 2 lata temu miałem spotkanie z Markonim, tak mówię o tych kobitkach, dopieszcza mnie słowem oczywiście, jakiś pan na sali mówi, panie, pan się tak nie podlizuj do tych kobiet, nie? No to ja mu powiedziałem, że pana, ja się nie podlizuję, ale często się podlizam. Chciałem opowiedzieć anegdotę.
bo nie ma kobiet brzydkich. Są czasami zaniedbane, bo na kogo napisało, że wina brak czasem, ale to taka złośliwość oczywiście. Zdarzyło się kiedyś Ignacy Krasicki, tłust naszej literatury, zaprosił na wódkę do jednej ze swojej posiadłości, do Zamku Lizbarskiego, kolegę do Piłży, Juliana oraz syna Niemcewicza. Panowie byli znani z tego, że jak sobie wypili po kilka kielichów, to lubili sobie prawić różnego rodzaju złośliwości. Mówili to fraszkami po prostu, no bo to potrafili najlepiej. Siedzą sobie przy stole, stół sucie zastawiony, całe towarzystwo, piją wódeczkę, a do stołu podaje wyjątkowo brzydka, szkaradna służąca. Kiedy ona wyszła, Julia Rusy Niemcewicz zniósł kielich, zwracając się do gospodarza, powiedział tak. Kto z brzydką grzeszy, ten dwa razy grzeszy, bo Boga obraża i ludzi śmieszy. No więc wypili sobie po kielichu, gospodarz w pewnym momencie stał, podniósł kielich, zwracając się do Juliana syna Niemcewicza, powiedział w ten sposób. Kto z brzydką grzeszy, ten duszę swą zbawia, bo razem z grzechem pokutę odprawia. Balada o szczepionosie. Kiedy się noc wyciera snu, dzień kłopotami szasta i coraz ciężej z sobą żyć, gdy z siebie się wyrasta. Przytula nas w ognisku świt. Przyszłość przed nami klęka, nim śpiewak za instrument wziął. Skończyła się piosenka. Słuchają dzieci bajek stąd. Wszak w nich jest mądrość cała, zanim kopciuszek bucik zdjął, kareta podjechała. Kopiemy wspólnie życia dół, wierni publicznej sprawie, zanim nalano wody to. Zapętlił się na szyj sznur, chory na miłość własną, zanim się ocknął wierny Bóg. Człowiek na wieki zasnął. Kto z nas jak może ślepy głos, tracą korzenie drzewa, weselne nuty kropił są, a na pogrzebach śpiewa. Kpi z nas jak może ślepy wróz, tracą korzenie drzewa, weselne nuty kropił są, a na pogrzebach śpiewa. Kto siedzi w umarłej klasie,
a Niemcy kojarzą się także z pierwszym dniem wolności. Nie tak dawno jeszcze stary przewodnik przyprowadzał wycieczki, ale zabiła go niewdzięczna epoka. Wpadają rano roztrzęsieni chłopcy, bo brakuje im piątki do życia. Zwykle daje dychę, bo mnie brakuje więcej. W mojej garderobie przebieram się za samego siebie. Czy jest Siekierski już? Nie ma. Jeszcze nie ma. Mówiłem o tych 20 pieśniach Wołodzi Wysockiego. Mówię, że je przełożyłem na język polski, ponieważ ja protestuję, jeżeli ktoś mówi, że przetłumaczył, czy poezję na przykład. Nie da się przetłumaczyć. Przełożyć można. Te 20 pieśni powstały z buntu przeciwko temu, co zrobił Maciek Maleńczuk, bo on przygotował recital pieśni Wysockiego z przekładami i byłem z Litką na koncercie w Wojewódzkim Domu Kultury i w połowie recitalu wyszedłem. Po prostu nie pasowało mi to absolutnie do tego, co napisał Wołodia Wysocki. Powstało 20 przekładów i namawiam Tomka, żeby zrobił cały recital, żeśmy tam nagrali płytę, oczywiście jak się znajdzie sponsor. No więc zrobił jedną pieśń, to się nazywa Bańka Papiełum, czy inaczej łaźnia, można to tak przetłumaczyć. I teraz chyba drugi raz wykonujemy, czy trzeci, Tomek? No ale przynajmniej na czwarty raz, czyli to najgorsze miejsce, jakie może być, nie? Tak, cóż za podium. Tak się asekurować, że drugi. Przyjmijmy, że drugi, Pińczowie drugi. Pińczowie pierwszy w ogóle. A, Pińczowie pierwszy, no to dobrze, to fajnie, pięknie. Bańka Papiełumu. Rozwal matko kamienie, na biel,
choć do czerni przywykłem mi łez. Może wreszcie opadnie historii był, nowej wiary przybłąka się pies. Zimny barak na krodę, kolczasty brud i kajdany dzwoniące u nóg. Śmierć niewinnych przyjaciół, bolesny głód podarował sowiecki im Bóg. Tatuaże na piersi przeżyją mnie, choćby nie wiem jak zmienił się świat. Z lewej strony Stalina, radziecki wąs, a po prawej po miłości szlak. Rosła matko kamienie, na bieg, choć do czerni przywykłem i płet. Może wreszcie opadnie historii pył, nowej wiary przybłąka się pies. Rosła matko kamienie, na bieg, choć do czerni przywykłem mi łez. Może wreszcie opadnie historii pył, nowej wiary przybłąka się pies. Śmieje. Mało kto pamięta o 8,5 Feliniego. W bazie ludzi umarłych Marek Chłasko skarży się, że wszyscy byli i nadal są odwróceni. Mało kto wierzy, że wystarczy 10 dni, aby wstrząsnąć światem. W pobliskim kinie lecą filmy o totalnym zniewoleniu uczuć na zimnej wojnie i o niespodziankach czekających na dzieci pod sutanną. W mojej garderobie brakuje podziału na świętych i świeckich. Moi drodzy, coraz trudniej w tej rzeczywistości pełnej podziałów, dramatycznych podziałów, o serdeczną przyjaźń. A ja tutaj na sali mam serdecznych przyjaciół z Kielc, Zosię i Andrzeja Solarczyków. Siedzą tam. Chcę im się ukłonić, a Państwa proszę o brawa, żeby ich wyróżnić. Bardzo szczepi ludzie. Z Andrzejem przyjaźnię się bardzo, bardzo od dawna. On kiedyś w latach 60. był kierownikiem kolonii Złotej Pińczowskiej, jeszcze Pińczowskiej wtedy. I wtedy ja miałem jako chyba, nie wiem, jedyny adapter Bambino. Jak on robił jakieś takie prywatki czy dyskoteki w szkole, to opożyczał ode mnie. A zrewanżował się winem marki Wino, to wtedy patykiem pisane się nazywało, w parku piliśmy wino z Andrzejem. To był nasz pierwszy kontakt. Potem w Kielcach spotkaliśmy się i ta przyjaźń trwa do tej pory. Natomiast muszę opowiedzieć jedną historię. Andrzej miał niesamowite poczucie humoru. Był taką postacią bardzo rozpoznawalną. I ciągle jest, oczywiście. Ja prowadziłem w klubie Wiedza w Województwie Domu Kultury, pracowałem wtedy w Wydziale Kultury i Sztuki. Takie spotkanie z młodymi literatami, no sam zaczynałem pisać, duża grupa. Spotkanie warsztatowe polegało na tym, że czytaliśmy wiersze, oceniał te wiersze nasz mentor, już wtedy znany literat Heniek Jachimowski, świętej pamięci niestety.
I jest to spotkanie, my czytamy Henryka Oksenia, w pewnym momencie Andrzej wpada z teczką i mówi: Henryku, no nie może być, żeby było spotkanie literackie i żeby nie było alkoholu. No jest to niedopuszczalne absolutnie. Ja coś przyniosłem, a Henryk był znany z tego, że był smakoszem wytwornej alkoholi, koniak, dobre wino, coś tam. Coś tam. Nie, niekoniecznie to, co myśmy mieli taką filozofię, wybić co jest, byle spowiedziało. No więc Henryk ocalony, ależ Andrzeju, Boże, no dziękuję Ci bardzo, że pomyślałeś o nas. No to Andrzej mówi: to dobrze, to ja tam pójdę do pani Halinki, do bufetu i rozporządzę ten alkohol. No więc tak się stało. Andrzej przychodzi z panią Halinką, na tacy, w szklaneczkach coś tam, jakiś płyn jest, rozdaje wszystkich, no i czekamy, aż nasz mistrz pierwszy umoczył usta w alkoholu. Henryk podnosi, wypija łyk i mówi: ależ Andrzeju, to jest zwykły jabłon. A to Andrzej: no cóż, Henryku, jaka poezja, takie wino. Andrzej Stolarczyk. A teraz będzie piosenka, która mnie i Tomka połączyła. Od niej zaczęła się nasza współpraca i zaowocowała płytą. Kiedy działy się w Aleppo te wszystkie niegodziwości, mordy, napisałem tekst, raport z Aleppo i ogłosiłem na Facebooku z takim apelem do moich przyjaciół, kompozytorów, a mam ich sporo wśród znajomych. Niestety Bronek Opałko już od nas odszedł, ja mu też wysłałem. I jedyny, który się odezwał, był Tomek. Że on to zrobi, zrobił, zaśpiewał, nakręcił teledysk, miało to ogromną popularność, chodziło to po różnych forach internetowych, na YouTubie. I teraz Tomek jest pora na raport z Aleppo. Tylko psy tracą wiary, a nie stracił głów. Dzieci dorośleją w oczach, bo nie miały szans. Słowo znaczeń się wypiera, pieśń biczuje w czas. Gdy za oknami wiatr i stoi, zamiast budować burzy miasta, rodzi się Jezus pod łąkami. Za nim zaświeci pierwsza gwiazda. Przy stołach pustych miejsc przybywa. I rąk brakuje do opłatka. Trzech króli witam potajemnie. Siwa ze strachu święta matka. Mieszka w głowach zwykła zmowa, myli drogi świat. Przed marzeniem sen się chowa, śliczny w polach trwa. Przemykamy do stajeń przez Jordanu wróg. Bojaźliwie skrzydła chowa dobrych nowin. Gdy za oknami wiatr i stoi, zamiast budować burzy miasta, rodzi się Jezus pod łąkami. Za nim zaświeci pierwsza gwiazda. Przy stołach pustych miejsc przebywa. I rąk brakuje do opłatka.
daje mnie. Siła ze strachu święta matka. A w Europie to wykopie, o czym miały lat. Na miłości bliźni giełdzie znaczy tartyka. Za plecami śmiech pokoleń ze współczesnej krwi. Słychać się rzeć telefonik w nozdrze zabawki. Gdy za oknami wiatr historii. Zamiast budować burzy miasta. Rodzi się Jezus pod kątami. Zanim zaświeci pierwsza gwiazda. Przy stołach pustych miejsc dojewa. I rąk brakuje do opłatka. Trzech króli witam potajemnie. Siła ze strachu święta matka. Porzuconych o świcie, maszerują warszawskie dzieci z podpałką na stos ofiarny dla śpiącego rozumu, unurzonego w upiornej kawale. Święta dialektyka opasana kibolskim szalikiem dyndać będzie na ramionach bezradnego krzyża. W krainie porzuconych o zmroku i zdradzonych o świcie kurdupleje pojemność ramion. Głowa kręci się w odwrotnym kierunku niż ziemia. Partyjne słowiki ruchają namiętnie narodową metaforykę miłości ojczyzny. W krainie zdradzonych i porzuconych wszystkie koty są czarne jak zmrok. Przyjaciel pochodni i śmierci. Tylko świt blednie ze strachu o 6 rano. Dlaczego o 6 rano? Bo zawsze mogą pana o tej porze przyjść. To tak na marginesie. A teraz dwie dla mnie bardzo ważne piosenki z tego klimatu jak bańka Pabielą. Napisałem pierwszy tekst, napisałem po przypominając sobie wspomnienia, właśnie w zasadzie dziennik Juliana Budzyna. To był przedwojenny oficer, stanie spoczynku, który zginął właśnie w Katyniu. I jak była ekshumacja, to po prostu przy nim znaleziono zeszyt z jego wspomnieniami, wspomnieniami przed tym jeszcze, jak po prostu no, poszedł na wojnę i dostał się do niewoli, reminiscencje z ostatnich świąt, z Kuligu i to potem, co się działo już na bieżąco, kiedy byli tam właśnie skoszarowani. To jest, dobrze, może drugą piosenkę zaśpiewaj najpierw. Karnawał w Nowosielskiej Obłaski to się nazywa, a ja zapowiem drugą. Osobno, dobra? Czy pamiętasz tamte święta z pokorniami kuli szał? Nasza miłość przemarznięta lecz gorące serca dwa. Od szampana kolej strzelił. Nie! To był śmiertelny strzał, oficerskie epolety. Julek Budzyn jeszcze miał oficer.
trójka mnie, a w trójce, siedzi złe. Ej, trójka, ej, trójka, trójka mnie, a w trójce siedzi złe. Czy pamiętasz pocałunki? Budziem żyć, a budziem pić. Jakieś polskie podarunki i miłosny pierwszy wstyd. Uniesienia cichy stopy. Nie, to zwykły ludzki dzień. Nie powadę drutem w ręce i skostniały szepot szczęść. Stępowane drutem w ręce i skostniały szepot szczęść. Ech, trójka, 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 trójka mnie, a w trójce siedzi złe. Ech, trójka, 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 trójka mnie, a w trójce siedzi złe. Czy pamiętasz pożegnanie? Mocny rum, gorący czaj, oficerskie epolety, junej buty jeszcze miał. Ech, trójka, trójka, ech, trójka, trójka mnie, a w trójce siedzi złe. Ech, trójka, ech, trójka, ech, trójka, trójka mnie, a w trójce siedzi złe. Następna piosenka nazywa się Bal na Ubiance. I tu mamy problem z tą, jak są ludzie młodzi na sali, to ja muszę tłumaczyć, co się działo na Ubiance. O tak, odpowiedni Monte Lubik nasz. Kto to był Nacharski, to był Nikieta Chruszczow, kto to był Breżniew, kto to był Beria, kto to była Wanda Wasilewska, bo w tej piosence te osoby właśnie występują. Bal na Ubiance. Ubiance dzisiaj tańce, historyczne wielki pan. Wodzi ryjem spryciarz Beria, gościem mladym stań sam. Właśnie przyszedł Łaczarski z Wasilewską epłana. Polski mazur kajlajarski, romantycznie ze smutna. Polski mazur kajlajarski, romantycznie ze skupem. Rozuchodził się Nikita, Leonisz pod nas spał. Mołotowa w dłoni głowa, pod koktajle wczoraj grał. Właśnie przyszedł Łaczarski z Wasilewską Ewola. Polski mazur kajlajarski, romantycznie zespół gra. Polski mazur kajlajarski, romantycznie zespół gra. Wiecie, Jasteria, w górę leje Felix Róż, a w podziemiach słychać życie tych, co nie zatańczą już. Właśnie przyszedł Łaczarski z Wasilewską Ewola. Polski mazur kajlajarski, romantycznie ze smutka. Polski mazur kajlajarski, romantycznie ze skupem. Teraz miałem taki pół programu. Wiesz, z mojego nowego cyklu Między szeptem a krzykiem, ale zmieniłem ten punkt. Napisałem kiedyś, kilka lat temu, cykl wiersze
pinczowskie klimaty. On był inspiracją do planeru Romanowskiego ostatnio. Inspiracją, artyści malowali, każdy dostał po wierszu i fajna wystawa się tutaj pokazała, była pinczowy w Sylwii Jędrzejowej, po całej Polsce ma to jeździć. I jeden z tego wierszy chcę przeczytać. Było takie pojęcie paryżanka z Pińczowa, kiedyś mówiono. A na czym to polegało, to ja przeczytam. Paryżanka z Pińczowa. Pół kilo pudru, szminki, kolorowa kiecka, parasolka paryska, podróbka z wiśnicy, jazgotliwa papuga na środku ulicy, zaburmuszoną miną niesfornego dziecka. Falbany, krynoliny, tanie świecidełka, a pod suknią barchany i brudna powiązka. Dla owcego dziwadło, dla nas zaś przekąska. Kotrzyma nas na smyczy, jak swego pudelka. Słyną z tego panienki, żony oraz ciotki, o wnętrzu ladacznicy chozminą dewotki. Ponieważ ja się wychowałem na piwnicy pod Baranami, to był chyba ostatni prawdziwy kabaret w Polsce. Skończył się, kiedy zmarł jego lider Piotr Skrzynecki. Więc po jego śmierci napisałem piosenkę Pozwolne dla Piotra Skrzyneckiego. Piosenka z naszej płyty, Tomek. Jak każdy romans głupio skończony, jak zimny wiatr. Jak czyste serce wcześnie spalone, jak smutku smak. Jedna jest gorycz, jak prawda jedna, jeden jest ból. Wytarte słowa, co nie pasują do żadnej z ról. Hej, dzwoneczki, dzwoneczki, hej, kurty najświatła, hej, modlitwa najcichsza, której nikt nie zakmatwa. Hej, czapeczka błazeńska, siwej brody kosmyki, hej, poezja upadła, kora w sidłach muzyki. Karty przegrana, jak w oczach dnia. Jak zwykła zgoda, w tłum zaplątana, jak ludzki strach. Jedno jest życie, jak serce jedno, jeden jest śmiech. Jak poplamione usta i ręce, jak pierwszy grzech. Słoneczki, hej, kurty najświatła, hej, modlitwa najcichsza, której nikt nie zagmatwa. Hej, czapeczka błazeńska, siwej brody kosmyki, hej, poezja upadła, kora w sidłach muzyki. Jak każda miłość wściekle przebita, jak straszny sen. Jak nim się zaczął przerwany spektakl, jak prosty dzień. Jeden jest teatr, jedno jest piekło, jedna jest śmierć. Jak czarną chustą okryta matka, jak bólu pieśń. Hej, dzwoneczki, dzwoneczki, hej, kurty najświatła, hej, modlitwa najcichsza, której nikt nie zagmatwa. Hej, pijany dorożka, zapomniana dorożka, czarny anioł na bruku,
czarny człowiek i rozpacz. Hej, słoneczki, słoneczki, hej, kurdy najświatła, hej, modlitwa najcichsza, której nikt nie zakmatwa. Hej, czapeczka, łazenka, silej brody kosmyki, hej, poezja upadła, kola w sidłach muzyki. Przodków grzeją się w ogniu pamięci opowiadacze cudzych historii, zdobywcy wydumanych szczytów, penetratorzy nieistniejących jaskiń, niedorżnięci łamacze sztucznych serc. Dzwony nie biją na trwogę, ogień, woda i wojna paradują w mundurach na skrzepliwych festynach i piknikach. W krainie porzuconych proroków i zdradzonych przodków giną ptaki i pszczoły. Ziemia pozbawiona soli rodzi rakityczne owoce. Rzeki zmieniają bieg. Góry boją się szczytów. Księgi uciekają spod strzech. W krainie zdradzonych i porzuconych, cienie zapomnianych proroków i przodków snują nić pajęczą w oknach, gdzie wybito szyby, w futrynach, z których wyrwano drzwi. Tak dobrnęliśmy do finału. Czy jeszcze kiepsku? Słucham? Jest pan Oszulak. Ryszek Oszulak jest? Jest. Witam się, Ryszardzie. Witam się z sobą. Tomek już nie zaśpiewa. Jak się uprzecie? Zbieramy się. Nie, Siekierski już dał. Siekierski już dał. Rysiek jest emerytem, będzie spokój. Sam jestem od marca emerytem i jak dostaję się zastanawiam, wydać na maciki czy przepić. Ale tak właśnie, bo miałem podsumować, ale zmieniłem scenariusz znowu, bo jak mówiłem o Andrzeju Starczyku. Nie, bo, tak, a potem jak będą, co daj Boże, to wtedy zagramy, wiesz, to na China, tą patriotyczną wybitnie naszą pieśń, która robi karierę oszamiającą w tej chwili, naprawdę. Czyli już w zasadzie wiemy, że będą dwa bisy. Ja myślę, że Państwo się potrafią zachować. Ale. Ja, tak siedząc nad scenariuszem, zastanawiałem się właśnie, jak go skonstruować. Dlatego trochę tych anegdot, dlatego trochę, żeby zrównoważyć, żeby to nie było takie seriozne, bardzo poważne. I jak właśnie mówiłem o Andrzeju, przyszedł mi do głowy nasz wspólny przyjaciel, świętej pamięci, się z rocznicy, Boże, on zmarł w 1989, czyli to jest rocznica jego śmierci, Jurek Rączyk, rzeźbiarz z Bobrzy. To jeszcze człowiek przedwojenny, znaczy przedwojenny, urodził się przed wojną sporo. I on opowiadał, że się dzieje koło Śmińska, nieważne jaka wieś. Wszyscy na wsi byli niepiśmieni. Nie czytali, nie pisali, jedynie listonosz, który umiał czytać i pisać, ale się potwornie zacinał, jąkał się. I kiedy syn pierworodny, Kuśtal Kowal się nazywał, poszedł do wojska, więc przyszedł pierwszy list od tego syna. Oczywiście tam ktoś napisał, pewnie on dyktował.
Mistrzostwa nic przyniósł. Kowal puścił, całą rodzinę zebrał przy stole i mówi, no to kumie, cytoicie. I stąd bierze wizję i mówi, nie. Na to Kuścia mówi, wiem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A mówi, no, tak. No to cytoicie dali kumie. Cy. Wiem, mówi Kuścia, czy jesteś na zdrowe. No, tak. No to cytoicie dali kumie. Cy. Wim, mówi Kuścio, cy kobyła się łeś wybiła. No to słuchajcie dali kumie. Pi. Wim, pilnuj tamanki, żeby się nie pustało. I tak cały list został przeczytany. To Państwo ludzie sobie radzili, naprawdę. Dobrze teraz. Czyli Tomek na list, tak? Na list najpierw niewymuszony. Teraz jest normalny, ostatni utwór na finał. To jest. O, przepraszam, że tak mam. No szkoda, pan Adamie. Oczywiście, no tak, no 24 punkt. Bojacz Tomek, proszę Państwa. Teraz nie? To powiedz o. Ale się zafiksował, no. To powiedz mi teraz, opowiedz o tym sobie. To teraz. To jest na tak zwany finał. Pars pro toto. O Jezu, przepraszam. Tak. Dobra, pars pro toto, tak. Ostatni utwór na naszej płycie. Tak jak nie założyłem okularów, tylko chciałem przeczytać bez okularów. Czasami się przed. Prawie się udało. Przeszarżą. Nie, nie śmiej się z kalefi, dobra? Hej. W swoim wieku to ja naprawdę większe widziałem, jak trzymałem ręce. Gdy się zebrać nie możemy do wspólnego koła, kiedy wkłada krynoliny prawda całkiem goła, gdy nam krepą wiążą ręce na placu zwycięstwa i szanuje się ojczyzna w kaftanie szaleństwa. Kiedy z gordyjskiego węzła nic się nie wysupła, kiedy nagle wielki człowiek robi się z kurdupla.
Proszę Państwa, jak są młodzi ludzie, pastor to jest część większej całości, czyli jak nie mówimy dom, tylko dar nad Bogiem. To jest właśnie pastor Toto. To mamy ile? Dwie mamy jeszcze, czy jedna? My mamy jeszcze. Dwie jeszcze mamy? A jak tyle nie będą chcieli, to... Nie wygłupię, bo aż tyle to nie mamy. A, czyli mamy ostatnie dwie. Nie, to teraz zagramy to na B. Wujasz to my. No. Jedna z najnowszych piosenek. Nie ma jej na płycie. Ale jeżeli będzie to zależeć od, że tak powiem, od decydentów, to nam nie wydadzą tej płycie na pewno. A o 6 rano przyjść mogą. Odważna piosenka, proszę Państwa. Mój dziadek zginął na kołynie, ojciec smakował wojny w lesie, a na mnie władza zbiera pity za to, że byłem w Sebenesie. Ojciec chytut i militari, ale dla władzy nie jest święty. Więc na to siedział w kryminale, ale za mało, ale za mało, ale za mało był wyklęty. Codziennie w strachu budzę się, w Polsce o twarzy ziemca, w serdecznym palcu stygnie krew, a Kurski się rozkręca, gdy na łopatki kładzie mnie. I z nowiną wyjwale strach kabrecie już zajmie drzwi. Brzęgnina, brzęgnina, brzęgnina i fanale. Z radziecką morderką do lustra, a lustro jak to lustro kłamie. I zdenerwowany anus tu mówi mi, rób zgubiłeś mnie. Podną się farbowane lisy, krawinki palną mowę. Na jasnej górze zamiast ciszy niebo się dzieli, niebo się dzieli, niebo się dzieli i na połowę. Codziennie w strachu budzę się, w Polsce o twarzy ziemca, w serdecznym palcu stygnie krew, a Kurski się rozkręca, gdy na łopatki kładzie mnie. I z kurwinowej palę saka wlecze aż ze mnie krwi. Brzęgnina, brzęgnina, brzęgnina i fadale. Od nowa chochoł stroi skrzypce, by narodowy zacząć pamięć. To tańca grozi króla dzika, chociaż na dupie ma karanie. Wierzę, że mury runą, runą, pieśń o wolności wiatr poniesie. I cóż, przebyłem w ZMS-ie, bujać to my, bujać to my, bujać to my, panie prezesie. Będzie PiS, będzie. Dostałem cynk od Suzena, że pojawił się nasz strategiczny sponsor, Czesław Siekierski, poseł na Sejm. Wprawdzie zmęczony obradami, bo dynamiczne te obrady są ostatnio, ale się pojawił. W ogóle nie ma. O, proszę.
Mój rocznik. Jestem kilka miesięcy starszy od pana posła. Natomiast z tego, co on opowiadał mi o różnych rzeczach z dawnych czasów, na przykład z dzieciństwa, to już świadczyło o tym, że on zrobi karierę polityczną. Ja taką jedną historię chcę przywołać, bo tam dzieci na wsi miały swoje obowiązki. Ja pasałem krowy na przykład, a Czesław Siekierski, jakby takim 5-letnim chłopcem, chyba tak, pasał gęsi. I kiedyś tam gęsi weszły w makowiny. Podziobały sobie i nagle patrzy, gęsi śpią, nie? Przeraził się, ale poczekał. Gęsi 2 godziny pospały, obudziły się. Ale wykombinował sobie, o, skoro takie to jest fajne, nie? To już następnym razem, następny dzień, to już sam ganiał te gęsi w makowiny, nie? No i była powtórka z ożywki. One sobie podziobały, spały 2-3 godziny, a on tam gdzieś latał, wiesz, z kolegami i miał radę, nie? No ta jedyna w ogóle nie spała, bo wiadomo, że wiesz, jak tam sadowięci, mama zauważyła. Czym to poskutkowało, to możemy, że tak powiem, no, możemy przewidzieć. Ale już wtedy miał zadatki takiego politycznego kombinatora. To znaczy, że się podzielę. Brawo dla Czesława Siekierskiego. I teraz pomysł. Ponieważ mamy przedstawiciela tutaj parlamentu, naszego przedstawiciela, to dedykujemy mu tą patriotyczną pieśń, naszą wspólną, która naprawdę robi furorę w tej chwili w mediach i w ogóle. Ale ty więcej powiedz, zapowiedz tą pieśń, bo ty znasz więcej szczegółów. To jest szczegół z historii mało znany w ogóle, nazywany polskimi termopilami. Mów dalej. No właśnie. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować Kamińczowskiemu Samorządowemu Centrum Kultury za możliwość wystąpienia tutaj przed Państwem już 2 raz w życiu. Adaś ma przy sobie dowód na to, że Pińczów... Nie, zapomniałem. Jest ja wiem, widzę, że zapomniałem. Daj mi dwa słowa. Przepraszam. Tomek, daj mi dwa słowa. Dobra. Ja chciałem. Jej. Wspaniały prezent od Tomka. Na strychu u swojego dziadka znalazł takie malowidło. Nie wiadomo, kto jest autorem, ale przedwojenne. Nie, to nie było na strychu u dziadka, tylko u nich w domu to zawsze wisiało. Po prostu był jeden z głównych, wiesz... Znaczy, ja jestem kombinator i umiem dorabiać historię. Że ty nie zrobiłeś kadrów w polityce, to jest właśnie tak. Ale mam przyjaciół polityków, ale mam przyjaciół polityków, a to przechodzi, rozumiesz? Słuchajcie, piękny obrazek z akcentem pińczowskim. 4 facetów gra w bryża, no bo wiadomo, że 4. Jeden już usnął, bo grają bardzo długo. To jest pokazana część łóżka i nogi jakieś baby wystają, czyli po prostu mają odskocznie mają. Na pewno baba z nimi grała w bryża. A pod spodem jest napis, Pińczowie dnieje. I to dostałem taki prezent od Tomka dzisiaj, bardzo piękny. Z dedykacją... Tomek, mów o tej piosence, bo to jest ważne. Szaszkiewskiego oczywiście. Tak jak mówiłem, chciałem podziękować za możliwość tutaj wystąpienia, występowania przed Państwem. I teraz w ramach tego drugiego bisa. Ja zresztą zawsze gram dwa bisy, bo taka jest dyrektywa unijna po prostu, że się gra bisy, żeby nie chodzić 2 razy po prostu. Się chować, wychodzić. Nie jesteśmy aktorami, żeby tak po 5 razy tutaj. Znaczy ja nie chciałem nic powiedzieć. Ale Mirek się może chodzić 2 razy. Aktor. Aktor, wiesz. Nie słyszał, dobra, nie słyszał. Dobra. To on się uczy roli przy okazji. Tak, on się przygotowuje na sobie. No to robi się uczy. Zagram teraz pieśń, którą wspólnie z Adamem stworzyliśmy. Namówił mnie do tego mój kolega radiowiec Paweł Szeromski, który generalnie zajmuje się archiwizowaniem piosenki poetyckiej, turystycznej i wszelakiej, ale ma też kilka innych, szukam takiego parlamentu.
tego bardziej słowa, koników, powiedzmy. Mam bardziej tutaj inny plan. No nie będzie. Jednym z nich jest historia. I on najpierw namówił mnie na to, żebym napisał piosenkę o Titaniku, bo była setna rocznica zatonięcia, czy wypłynięcia, czy zatonięcia Titanika. A potem zaczął mnie namawiać na pieśń o obronie transatlantyckiej radiostacji w Starych Babicach pod Warszawą. Musieliby Państwo sięgnąć do, nie wiem, jest laboratorium reportażu i dokumentu w programie trzecim i tam można odsłuchać audycję Zapomniana Radiostacja, w której już jest ta nasza pieśń wykorzystana. Adam napisał pierwszy piękny tekst. Ja go uzbroiłem w muzykę i nawet miałem okazję w tym roku we wrześniu wykonać to w Starych Babicach w ramach takiego apelu dla poległych w czasie II wojny światowej. Zostałem zaproszony przez burmistrza i nawet się ze mną przywitał. Także, tak jak tu akurat ona ma rację, że ta pieśń mnie też robi. Jedną ręką się wita, a drugie na kopertę. No to czekaj, jeszcze to przy wyjściu, nie? Dobra, to nie będę dużo gadał. Na pewno gdzieś tam, na, jak to mówią z Buku, będą linki do tego, także... Chłopcy bronili się przez kilka dni. Tak? Co? Bronili się chłopcy przez kilka dni. Aha. No nie chcę całej historii, w każdym razie była to, bo chodzi o to, że to była jedna z trzech głównych inwestycji Polski międzywojennej. Była to największa na świecie radiostacja. 10, 100, iluś tam 10-metrowych słupów. W każdym razie jak to uruchomili, robili to wspólnie z Amerykanami, to znaczy robili, czyli my robiliśmy to wspólnie z Amerykanami. Stąd tak mało pewnie po wojnie było słychać o tej radiostacji. Pierwsze depesze zostały wymienione między polskim prezydentem a amerykańskim prezydentem, bodajże Johnsonem. Albo coś w tym rodzaju. No jakoś tak po angielsku się nazywał w każdym razie ten prezydent amerykański. W każdym razie bardzo poważna sprawa. Kiedy Niemcy wkroczyli do Polski, pierwsza rzecz, po zajęciu Warszawy próbowali zająć tę radiostację. Załoga tej radiostacji oraz oddziały wojska, które zostały jakby wysłane do ochrony tej radiostacji, broniły się przez kilka, nie pamiętam w tej chwili, 7 czy 10 dni. I rzeczywiście, tak jak Adam wspomniał, było to opisywane w podręcznikach i w relacjach historycznych jako drugie polskie Termopile. No i Adaś coś takiego właśnie coś takiego opisał i... Aha! Niemcy przez całą wojnę wykorzystywali te radiostacje, komunikowali się dzięki niej ze swoimi ubotami, okrętami wojennymi na Pacyfiku, Atlantyku itd., itd. Po czym jak to się mówi, Ruscy wkroczyli, Niemcy spakowali się i wszystko, co tam było, wysadzili w powietrze. Także praktycznie ta radiostacja przestała istnieć. Resztki takie, gruzy i tak dalej, okoliczna ludność pochodzenia najprawdopodobniej polskiego wykorzystała do odbudowywania swoich tych chałup i innych, że tak powiem, zabudowań gospodarczych. I od kilku lat jest fundacja i towarzystwo, które wzięło sobie za cel przywrócenie właściwego miejsca tej radiostacji naszej pamięci narodowej. I to naprawdę jest ciekawa historia i po prostu nawet samo to, że człowiek o tym wie, to już się... Ja na przykład jak się o tym dowiedziałem, to się od razu...
razu lepiej poczułem. To ja słyszałem, że podobno tam jakaś tam część kamieni do Krakowa zawieziono i kamienica Banasia została zbudowana. Nie, to prawda, jak nie. I kawałki tych wież, stali z tych wież i stąd jego ksywka Pancerny Magnat. Ale słuchajcie, to naprawdę żartów nie ma. Pieśń jest poważna. Jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że jestem przekonany, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w Pińczowym. Oczywiście, no co to jest 3000 brutto dla czapki? Zawyżyłem stawkę. Pan Sikielski się śmieje, jest skłonny zapłacić za następny koncert. Jak to znamy? Słyszymy was. Przechodniu, powiedz Polsce, że byliśmy wierni, dumni jak Termopile, jak pieśń nieśmiertelni. Trzymajcie się dzielnie, niech wasza krinanina urośnie w symbole. Wierzymy, że po wojnie rządziemy przy stole z pamięcią bohaterów ranionych śmiertelnie. Słyszymy was, słyszymy, daj wam siły Boże. Trzymajcie się chłopaki, tu ORP orzeł. Słyszymy was, słyszymy, podziwiamy męstwo, niech wiara naszych przodków da wam boskie moce, by Polska pod bombami śmiertelnie wygodzę. Modlimy się żarliwie o rychłe zwycięstwo. Słyszymy was, słyszymy, nie jesteście sami. Trzymajcie się chłopaki, jestem na tle z wami. Słyszymy, to nie potrwa długo. Przyjaciele z zachodu podają nam ręce. Niech matka Częstochowska otworzy wam serce, a wróg pozabie róże, będzie naszym sługą. Słyszymy was, słyszymy, nas też jest niewielu. Trzymajcie się chłopaki, tu załoga Helu. Słyszymy was, słyszymy, nie tracimy ducha na niegodziwość wroga, zarażeni gniewem, że Polska nie zginęła. Łączymy się śpiewem ze światem i wierzymy, że świat nas wysłucha. Słyszymy was, słyszymy i też się nie damy. Trzymajcie się chłopaki, wasz kraj jest z wami. Powiedz Polsce, że byliśmy wierni, dumni jak Termopile, jak pieśń nieśmiertelni.